Cześć, siemano, z tej strony Ferguson Kerr. Witam na kanale w kolejnym materiale z gry Dying Light 2 Stay Human. Lecimy dalej. Dalej lecimy pobocznie. Zobaczymy, co to jest u zleceniodawcy. W ostatnim odcinku ratowaliśmy pszczoły. Były to parkurowe wyzwania, gdzie mówiłem, że zrobię sobie tylko raz czy dwa, no ale misja tego wymagała. Jak ją rozpoczęliśmy, to trzeba było ją zakończyć. Teraz udamy się do tego typa. Jeżeli to będzie parkur, to nikt, spadamy stąd. Nikt więcej? To mocne słowa. Tak myślisz? Znasz pierwszy krok do pokochania siebie. I jesteś jakimś duchowym guru i chcesz mnie zwerbować? Proszę cię. Normalny ze mnie gość. Trzymam się blisko stacji metra, jest w miarę bezpieczny w ogóle. Kiedyś byłem florystą w Trinity. Prowadziłem kwiaciarnię, kwitnący tulipan, blisko bazaru, kiedy był tam kościół Holy Trinity. Mieszkałem w sierocińcu, otoczonym mnóstwem apatycznych osób. Może dlatego wybrałem kwiaty. Ale po wybuchu epidemii przestano je kupować. A, to zrozumiałe. Jasne, ale była taka staruszka. Nie zamykałem kwiaciarni ze względu na nią. Przychodziła codziennie, jakby nigdy nic. Jej wizyty były istotną częścią mojego dnia. Aż przestała przychodzić. Zmarła. Co się z nią stało? Jej kwiatki ją pożarły? Skąd mam wiedzieć? Hodowałem dla niej takie specjalne róże. Jej ostatnie zamówienie. Nie mogłem ich od tak wyrzucić. Więc ususzyłem jedną z tych róż i zatrzymałem dla niej. Cieszyłaby ją myśl, że o niej pamiętasz. Tak. Gdybym tylko mógł dać jej tę różę. Możesz ją wziąć? Nie powiedziała nigdy, gdzie mieszka. Raz zapytałem, gdzie trzyma swoje kwiaty. To był piękny dom, cały ze szkła, gdzie kiedyś był stary kopiec. Masz. Weź ten kwiat, znajdź ten dom i daj jej różę, jeśli wciąż żyje. Okej, czyli to nie będzie żadna czasówka. Dobra, można to zrobić, dlaczego by też nie. 155 metrów możemy sobie na to pozwolić, żeby się przeskoknąć. Tu, cyk. O kurde, nie. Ale by było teraz. Myślałem, że uda mi się odbić na E. Schowaj tą broń. Mroczny zaułek. No dobra. Cały dom ze szkła. Widzi ktoś dom ze szkła? Ja nie widzę. Ale wiem, że tędy mogę sobie zjechać. Dobra, dom ze szkła. Dom ze szkła. Tamtej strony może? Czyli my jesteśmy tutaj w jakiejś strefie poszukiwania. Ej, to jest jeszcze gdzieś przed nami. Dobra, zejdźmy może tędy. Kurde, nie tędy. Może to będzie gdzieś tutaj? Dom cały ze szkła. A proszę. Ta starsza pani od kwiatów. Chyba warto to sprawdzić. Dobra, czy ja mogę tutaj zejść? Przekaż róże Petra starszej pani. Dobra, czy tu możemy wejść? Nie. Okej. Sprawdźmy to na mapie. No, generalnie to powinno być gdzieś tutaj. Ale jak tam wejść? A może tutaj tymi drzwiami? Aha. Jeszcze nie. Dobra, zobaczmy tutaj w szafie, co jest. Okej. Dobra, są tu jakieś... Mak, o.
No dobra, zbierzmy go, nie wiem do czego on będzie potrzebny. Ale gdzie jest ta kobita? Dobra, możemy sobie wziąć... A tu jest ona. No chyba raczej już nie żyje. Żegnaj, kwiatarko. Bang, misja zaliczona. Dobra, to było szybkie mission complete. Czy ja muszę... Powiedz Peterowi o swoim odkryciu, no dobra. Czyli musimy stąd wyjść. Jak my tutaj weszliśmy? Aha, tędy. Dobra, wracamy szybko do gościa. Sprytnie i elegancko. Nie dolecę, dolecę. No, momentami takie mam wrażenie, jakbym miał właśnie nie dolecieć. Ale udało się to zaliczyć. A wracając jeszcze do... I dlaczego właśnie on tak spada? No to też mi się nie podoba. Powinien się kurde zatrzymać. Może jak odblokujemy jakieś lepsze rzeczy. Tam jest potem... widziałem do odblokowania coś takiego, że będziemy mogli się obrócić podczas skoku o 180 stopni. Może wtedy to będzie troszeczkę... Nie doskoczę. Dobra. No dobra. Muszę tak chyba wejść, co? Może tędy? Ogólnie, jakbym miał coś powiedzieć na temat na razie gry, to... Poruszanie mi się nie podoba do końca. Nie jest to takie troszeczkę sztuczne. Nie wiem dlaczego, ale dobra. Niestety... Nie żyje. Była ze swoimi kwiatami. Więc... Miała spokojną śmierć. Nigdy się nie dowiemy. Przykre. Nasza znajomość. Tak mało o sobie wiedzieliśmy. Że się raczej do niczego nie dowiedzie. Te róże. Do zobaczenia, Aiden. Do zobaczenia, dobra, dawaj nam nagrodę. Okej, okay, na szyjnik dostaliśmy. Czy mamy coś jeszcze tutaj w pobliżu, gdzie moglibyśmy skoczyć? Moglibyśmy jeszcze tu podlecieć szybko. Gdzie to jest? Tutaj. Na szczęście nie tracimy życia, jak robimy takie długie skoki. A zresztą mamy też odblokowaną opcję upadku z wysokości, no bo nie mogłem inaczej postąpić, jak wykupić tą umiejętność ze względu takiego, że no często spadam i... O kurde, dobra, nie wystarczyło mi. Dobra, jeszcze 60 metrów. Dobiegnijmy do ostatniego zadania. Tutaj, aha, dobra, tutaj przyjdziemy w nocy, jeżeli będzie taka możliwość. Ja bym chciał pokonać tego potwora. I tu będziemy mieli inhibitory. Trzeba było je pozbierać, żeby ulepszać naszą postać. Nie wiem, czy robić to stricte na odcinkach, bo to będzie tylko zwykła walka, ale dobra, to się jeszcze okaże. Pogadajmy z typem. Nie wiem, dlaczego ten mi ten. Dobra, sprzedajmy. Sprzedaliśmy. Apteczki mamy. Co tutaj ma? Ma coś ciekawego? Ze sprzętu, ubiór. Dobra, nara. Bandyta uciekł. Srać go tam. Gadajmy z typem. Nie, wcale nie. Chociaż... Nie. Nie, posłuchaj. Widzisz, jak życie cię zmieniło? Słyszysz zabawić się i świrujesz? Rozrywka? A co to? Gra na gitarze? Kurde, jakiś odpalony koleś. Picie do upadłego? Nikt nie potrafi się już zabawić. Ludzie muszą się, kurwa, wyluzować. No gościu, ty to chyba się dobrze bawiłeś i się zbyt... To bardzo wyluzowywałeś. I co zrobiłem? Stworzyłem świetną grę. Mega, bo jest jedyna i najlepsza. Gniewny, bo chodzi w niej o emocje, a na końcu ja cierpliwości. Ej, to nie jest ten gościu, co podkładał głos do... Krykiet. Tak. Osła z tego? Był taki sport, w którym uderzałeś. Kurde, nie wiem, jak ten aktor ma. Ale wiem, że to jest za koleś. Zamiast piłki są... Ha! Zarażeni! Co nowego jest w walce z zarażonymi? Nowa to jest frajda, jaką to daje. Co ty na to?
Nie myślisz o pracy, ludziach proszących o uratowanie, uciekaniu z budynków. Po prostu wyładowujesz swoją frustrację na tych skurwielach. Czy nie o to właśnie chodziło w sportach takich jak boks? Jeśli masz ochotę, włać na arenę i weź buławę. O, a przy okazji możesz też zarobić kasiorę. Dobra, kasa brzmi dla mnie spoko. Trzymaj się z dala od mojego brata Rona. To oszust i gbur. I wszystkim mówi, że wymyślił mega gniewny krykiet. A to byłem ja! No dobra. Co się wydarzy? Jeśli chcesz zawisnąć. Dobra, bierzemy to. Bierzemy to. To wyzwanie należy rozpocząć, gdy trwa noc. Czy chcesz zmienić porę dnia? Dobra. Wypchnij 20 poza ring, zanim skończy się czas. O cholera, no dobra, to coś ciekawszego. Za jaki ring? Za gdzie jest, co to jest ring? Nie! Dobra, chyba o to chodzi. Ilu jeszcze? Gdzie są oni? Są? O cholera! Dobra, poleciał. Dobra, żeby ja tylko tu nie zginął. Czy ja mogę się podleczyć? Nie wyleciał. Dobra, zginę. Ej, zdobyliśmy. Easy. Kurde. Nie jest łatwo, co? Trening czyni mistrza. Dawaj. Skończyło się? Dobra, zakończyliśmy. Dobra, jest noc. Podręcznik. Zobaczymy, czy teraz w ekwipunku... Już to wszystko znasz. Okej, okay, możemy go sprzedać tylko i wyłącznie. Wejdźmy na mapę, czy coś tutaj... Możemy spróbować, jeżeli jest noc, zawalczyć z tym typem tutaj, jak już tak walczymy. I spróbować uzyskać jakieś inhibitory, które by na pewno nam się przydały. Dobra, tam są te zasrane śpiewaki. Śpiewaki, znaczy no... You know what I mean. To ma najwięcej damage'a. Dobra, tam jest ten zajebany krzykacz. Okej, okay, anomalia GRE. Anomalia GRE to leże upiora, potężnego zarażonego, który wypacza okolice i wskrzesza otaczających go wrogów. Aby zmierzyć, musisz wejść na obszar anomalii gier nocą. Gdy pokonasz upiora, otworzy się pobliski wojskowy pojemnik, w którym znajdziesz inhibitory. Spróbujemy zrobić, no, jeżeli się uda, to się uda, jeżeli nie, to się nie uda. To to? Dobra, on jest na pierwszym... Dobra, gdzie on jest? Tutaj. O, podpaliliśmy dziada. Dojeżdżamy. Jeszcze raz. I co, to tyle? Już mogę wejść sobie po to. Ej, nie było tak strasznie. Open the door. Dobra, przeszukajmy to. Jeb mu. Dobra, otwieramy i zabieramy. Eleganczka. Pewnie później będą trudniejsi, to z pewnością, no ale dobra.
Dobra, zapalmy latarkę. Zabieramy wszystko. Jeszcze nie obczaiłem, jak się chowa broń. Czy ona się po prostu sama chowa od siebie? Ej. Złom, dobrze, złom, dużo potrzebujemy złomu. O tak, dzień dobry. Umiejętność walka, spoko. Coś tu podniesiemy, wspomagacz, rękawice i incubitoration. Dwie sztuki. Średnio, no bo potrzebujemy trzy. Czy mamy tutaj jakąś może notatkę? Nie, ale wspomagacz jeszcze. Tu więcej już nic nie było, co? A możemy stąd spadać. Nie, więcej tu nic nie ma. Chyba, że mamy jakiegoś gościa jeszcze tu gdzieś może w pobliżu. Ten jest zaliczony faktycznie. Jeden był daleko. On był gdzieś tutaj. Też jest pierwszy poziom. Kurczę, daleko, żeby tam przejść. Ale możemy spróbować. Dobra, jakby stąd... Dobra, pójdziemy tędy może. Grzybki możemy podnieść. Tu chyba więcej już nic nie będzie do zebrania, co? Nie. Ej, halo! Tam są skrzynie, ale jak tutaj wejść? A, musimy tędy wejść. Dobra, tam jest ten... Nie. Nie chcę z nimi tutaj kombinować. Aż tak bardzo mi na tym nie zależy. Ale z chęcią bym pokonał jeszcze jednego. Jeżeli oni nie są tacy trudni, to można by to było zrobić i będziemy... Nie dolecę. A, bo dolecę. Dobra, ten tam chyba sobie się posiłkował. Gdzie jest ten potwór? Czy gdzie ja go oznaczyłem, bo już się zgubiłem teraz. Czy ja go oznaczyłem w ogóle? Tak. Doleć, doleć, doleć. Kurde, za każdym razem się boję, że nie dolecę. Ale dalej nie działa mi do końca to... ten przeskok ala taki, no ale dobra. Mam nadzieję, że tamten nie będzie dużo cięższy, ale to jest pierwszy level, my mamy już drugi, więc powinniśmy sobie z nim poradzić elegancko. Dobra, jeszcze 200 metrów, więc dojdziemy sobie tam. Kurde, mam nadzieję, że teraz nie jestem gdzieś za wysoko. Nie wiem, czy to nie jest za wysoko. Było. Dobra, nie chcę z nimi tutaj walczyć. Że na dachach jest dużo tych typów. Dobra, podleczmy się trochę. O, jak nie trafił koleś. Okej, idziemy dalej. Jesteśmy już blisko. Tak, blisko. Aha, aha. Nie. Wejdź tu na dach. Tak, okej. A co to za ziomki? Dobra, jarają się. Dobra, załatwieni. Kurde, ale spadek FPS-ów. Zepsuło się coś. Ale mi szarpło ogrom teraz. No, chyba się zepsuła gra. Bo nie chcą wrócić FPS-y. Dobra, tylko leki. Idziemy stąd, może się zaraz naprawi. My coś tutaj mamy, może? Aha, to jest zejście na dół. Nie, tam nie idziemy. Dobra, gdzie jest ten typo? Już niedaleko. Mogę wyłączyć w sumie tą latarkę, ona nie jest mi jakoś tam... Przecież zabierzemy sobie miodek. Nie, to nie ten. Ja nie chcę z nim walczyć. Tamten jest 100 metrów stąd, czyli jeszcze... Doleć. Okej, musimy się podleczyć. Weźmy sobie łyka, jeszcze jednego. Ewidentnie mamy astmę mocną. Dobra, zamieńmy sobie na apteczkę. Kurczę, jeszcze nie załapałem, gdzie do końca to jest. Dobra, odporność. Nie, no muszę chodzić z latarką. Za ciemno jest. Pojemnik z inhibitorami jest w pobliżu.
Ej, dobra, tam widzę dzidę. Doskocz, doskocz! Dojeżdżać go po prostu. Dobra, nie ma go. Ej, pozamiatane. Dobra, ja się tego tak bardzo mocno bałem, a to ewidentnie nie jest aż tak źle. A ty czego tu szukasz? Dobra, tam jest wyjazd, nie chcę, żeby oni się tutaj... Ej. Dobra, zabieramy co nie nasze. O tak. Zajebiście, mamy 4 bandaże. O, spoko. Odblokowało nam się petardunia, moi drodzy. Petardunia. Zabierzmy jeszcze to z tego. Dobrze, bo walczymy w nocy, więc i punkty też będą większe za noc. Więc to mnie jara, ewidentnie. Zobaczmy sobie teraz, co możemy sobie umiejętności. I teraz tak. Wytrzymałość pozwala ci się wspinać wyżej i dłużej walczyć bez zadyszki. Albo zdrowie. Nie wiem, jak bardzo mogę iść w tym kierunku. W sensie, jak powinienem rozkładać te moce, ale czuję, że wytrzymałość chyba by nam się bardziej przydała niż zdrowie. I po prostu zrobić teraz jeszcze wytrzymałość. Albo może zdrowie, żebyśmy mogli... Zrobić może teraz zdrowie, a później wziąć wytrzymałość. W ten sposób, tak to rozdzielić. Mamy 200. Więcej obrażeń. To by mogło się przyda... Kurde, dobra, biorę tak. Okej, okay, nie ma co tutaj kombinować. I mamy jedną rzecz. Dobra, to jeszcze sobie też przydzielimy. Co my tutaj mamy? Doskonały unik, tutaj jest coś. Wykonaj potężne kopnięcie z odbitki, poślij wroga w powietrze. To fajne. O, to było też w jedynce, to spoko. To też nawet ciekawe. Aha, to jest w ogóle z tego. Wykonaj potężny atak, który potrafi wszystkie przytrzymać. Ja będę nadawać silny atak i wciśnij... Caps Lock? Dobra, nie chcę. Aha, dobra, na razie jeszcze nie mamy łuku. Szybko wyeliminuj w nieświadomego zagrożenia wroga. Wymaga noża. O, to nawet spoko. Podczas blokowania rusz na wroga przed sobą i powal go na ziemię. Nadlaktujące pociski, to by mogło być spoko. To też jest fajne. Kurczę, no mam dylemat znowu. To też jest spoko. Tego nie będę brał, bo z caps lockiem ja muszę się potem nauczyć z tym walczyć. Biegnij w kierunku wroga, następnie przytrzymaj i dwukrotnie wciśnij E. Wiecie co? Chyba wezmę sobie to. I niech i tak zostawimy, bez kombinowania. Dobra, ile tam w ogóle mamy tych inhibitorów, bo ich jest jakaś... 22 ze 126. Spoko. Dobra, mamy trzeci level naszej postaci. Weźmy sobie te grzybki. Tu więcej chyba już nic nie wykombinujemy. Tam nie ma nic. Tutaj chyba raczej też już nie będzie, nic nie mam podświetlonego. A, zrzucimy w niego. Oj, dobra. Dobra, no to co, chyba tyle? 24 minuty. Jesteśmy też blisko naszej głównej misji. Tu mamy posprzątane w miarę. Mapa jest poczyszczona. Myślę, żeby sobie to jeszcze zrobić. A to już sobie zrobię chyba poza odcinkiem. Nie będę aż tak drążył tych takich misjek pobocznych. 24 minuty. Ja sobie chyba tak zrobię. Mogę sobie tam dojść. Tylko gdzie my teraz jesteśmy? Gdzie to jest? Tutaj. 234 metry. Nie wiem, czy chce mi się teraz tak aż biec daleko.
Ale grzybka zawsze przytula. O, tu jest ten a czy tego, kurde, nie mam dzidy. Chciałem sprawdzić, czy tego wyjca na strzała bym walnął. Czy może stąd się uda? Kurde, nie. O! Good job, my friend. Dobra, nie widzi mnie? Nie widzi mnie. Easy. Cześć, chłopcy. Papa. O, przeszukaj coś tutaj. Przeszukałem podłogę. Dobra, rumianek. Dobra, chyba tyle. W tamtym kierunku musimy pędzić. No jest 100 metrów jeszcze zostało. Przeskoczymy? Jak to nie, jak przeskoczymy? Easy. O nie! Dobra, potrzebujemy chyba... Dobra, cykłyczka, jeszcze jednego. Jest 1:34, no sporo jeszcze nocy przed nami. A nie wiem, zgubiłem się, kurczę. Czekajcie, gdzie ja to miałem iść? Halo. A i zniknęło to. Ej, była tutaj? Ej, była tu misja przed chwilą, widzieliście to? Znikła. Zniknęła. Ja miałem przecież oznaczoną. What the fuck? O, tu widzę, mi się broń wysypa. Nie, nie wysypała się. I co jest grane teraz w tym momencie, w tej chwili? Szliśmy tutaj gdzieś do misji, nie? Ej, dobra. Nie wiem, co się stało. Ale mu się zesrało. W ogóle jest on... Księżniczka wieży. W ogóle jest pora na noc. Ale dobra, teraz już za daleko, 27 minut. To chyba nie będę tam szedł. Tutaj to wyzwanie. To nie jest mi do niczego potrzebne. Ale gdzie mi zniknęło to? Był gdzieś tu. Nie wiem, dlaczego tak się wydarzyło w tym momencie. Co się stało, ale dobra, no to w takim razie... Nie zrobimy już nic w tym momencie, bo nie będę na siłę specjalny tam bieg teraz 300 metrów. No i chyba nie pozostanie nic innego, jak zrobić to. Możemy jeszcze spróbować zabić jednego typa, który jest w sumie daleko. Podejdźmy tylko do tego, sprzedajmy u niego. Sprzedaj, możemy... O, za 700. Dobra. Kurde, ale by było. A spróbujmy jeszcze. Parę minut zostało do tej 30. Można jeszcze dociągnąć, jeżeli oni są tacy lightowi do rozwalania. No, niby noc, niby ten, a kurczę, mniej gra powinna generować rzeczy, a te FPS-y, kurde, Nie trzymają się tak, jakbym chciał to, no ale dobra. Cóż, nie można mieć wszystkiego. Dobra, tych tutaj olewam. Dobra, nie wiem, jaki zarażony i nie wiem, co tu się stało. Co tutaj jest? Jest jakiś koleś? Znaczy, coś tu jest, nie? Ewidentnie. Ej, nie wiem, co to jest. Zleceniodawca, dobra, może on będzie jakoś w dzień. Idziemy. Złom zawsze na propsie. Ej, żeby mnie tylko ci... Te wise'y nie wykryły, bo będzie przypał, jak będą mnie gonić. Okej, jesteśmy niedaleko już.
Kurczę, nie mówcie, że on jest gdzieś w środku tutaj. O kurde, prawie się zamordowałem. Jeżeli to będzie gdzieś ten, w środku, to ja nie będę się tam wspinać. Nie no. No super. Dobra, tam jest ten wrzaskun. Kurde, tu też jest wrzaskun. Nie doskoczę, a bo doskoczyłem. Na styk. Kurde, uniki cwaniaczki robią. Dobra, pomogę ci. Z której strony on jest? Tu też jest ten wrzaskun. Nie wiem, jak tam przejść teraz. O, chyba wiem. Czy ja stąd doskoczę tam? Nie doskoczę. On jest chyba w środku, na to wygląda. Nie wiem, czy ja źle nie robię. To było weird. Żeby nie było tak, że ja tam zaraz wejdę i nie będę umiał zejść. Ale okej, okay, sprawdźmy to stąd. Może po prostu zlecę tu jakoś? Jest gdzieś tu w środku, muszę chyba wejść do środka. Ej, to jest ta baza. GR. Gdzieś tu było wejście, ja pamiętam, bo ja tutaj już byłem. Tutaj chyba. Z drugiej strony? Tak mi się wydaje. Tym tunelem, no ale dobra, my tu już nie, ja tu nie mogę wejść. A nie, dobra, mogę tu wejść. Ale mnie przestraszył. Dobra, gdzie jest ten pojemnik, proszę mi powiedzieć. Dobra, oni sobie tutaj... Bierzemy to, co się da. Dobra, z nich tego nie będę zbierał, bez sensu. Tam jest, okej, tam jest, widzę jeden. Mam nadzieję, że nie umrę tutaj. Zobaczymy, ile mi wystarczy, kurczę, dawaj, dawaj. Nie wiem, jak szybko mi to życie schodzi. Ale dobra, otworzyliśmy. Dobra, tutaj nie ma tego inhibitora. Ale gdzie jest ten potwór, mi powiedzcie? Czy ja jestem w ogóle blisko niego? Gdzie mnie tutaj kurde z zaskoczenia, typie? Tam widzę jest przejście, tu nie wejdziemy, jest zablokowana od środka. Tam jest inhibitor, okej. Okay. GG. Kurde, nie wiem, czy oni nie wstali. Dobra, otworzyliśmy.
otwieram. Problem jest inny, wiecie jaki? Problem jest taki, że jeżeli będę zbyt wolny, to nie zrobimy wszystkiego. Dobra, chyba nie ma tego podpora w ogóle tutaj, nie wiem. Okej, tu był ten inhibitor. Nie wiem, czy są dalej. Muszę się pośpieszyć właśnie, a nie szukać. Kurde, tu jest jeszcze zejście niżej, żebym tu gdzieś nie pominął go. Tu coś leży z... Nagranie jakieś. Ej, dobra, muszę się podleczyć. Chyba, że po prostu tutaj będzie ten boss na dole. Dobra, zejdźmy tam jeszcze szybko. Zrobiłem, ja myślałem, że on... Oj, kurde. Dobra, to też mi jest... A ty skąd tutaj, ziomek? Kurde, jest siódma. Ja nie wiem, czy ja tu zdążę to zrobić. Bo jak będzie rano, to wrócą wszystkie te potwory, nie? Do średni zamek, dawaj. Okej, jest. Chyba muszę stąd spadać, na serio. Dobra, 2 z 4. Otwórzmy te wszystkie drzwi, żebyśmy mogli potem stąd uciec. Ej, czas! Dawaj, dawaj. Pożyliśmy, ale to nie jest chyba inhibitor, nie. Pojemnik z inhibitorem w pobliżu. No ale gdzie w pobliżu? 9 metrów, 10, oddalamy się. Nie widzę go, kurczę, 10. 8, 7, 8, kurde. Nie wiem, gdzie on jest. Jeszcze niżej. Wiecie co? Jest ósma, ja stąd... Czy ja mogę stąd wyjść w ogóle? To jest kolejny poziom? Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Dobra, ja muszę stąd iść. Już tu nic nie zrobimy, jest 8:22, spadamy.
O cholera. Szybko. Jeszcze jedna apteczka. Nie przeżyję tego, ja zginę tutaj. Ginę. Puszczaj. Puszczaj. Zginę. O kurde, ale cufal. O. Tyle brakowało. Zajebiście, możemy sobie dać umiejętności i kończymy. Dajemy tutaj. Wow. To była gruba akcja. Dobra, moi drodzy, tutaj się rozstajemy. 47 minut znowu wyszło. Tyle brakowało. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.